Dasz radę, Myszko? Za bardzo nie wie, o co chodzi, i trochę pośpi, i trochę się pogapi, a chyba ogólnie lubi. I tutaj jeden leży, król, i drugi król. Jak się wczoraj sterowało? Bardzo fajnie, tylko musiałam 5-4 minut. Godzin? 4 godziny. Było łatwo czy trudno? Bardzo trudno, bo mama już prawie żyga. Jak ci się podobał wczorajszy rejs, Filip? Tylko, że się źle czułem. Prawie miałam krowę. A jak trzeba zrobić, żeby wejść z Kei na pokład? Znaczy zdepnąć, potem gdzieś tutaj nadepnąć i potem wejść na dach od statka. Tutaj ja dzisiaj spałam z tatą, a tutaj było jeszcze łóżka i Natalka z mamą tu spała. Rito. Najlepsze dwa dni, najlepsza chwila żeglowania, tak? Jakie jadłeś lody, o jakim smaku dzisiaj? Smurfy.
chciałam powiedzieć. Tylko z jachty wysyłamy buziaki. Idziemy teraz do latarni morskiej. Tam widać kawałek czubka. A potem? A potem idziemy na lody. Który ci się najbardziej podoba? Padłeś dziś do morza, tak? Padłeś? Zdziwiłeś się, nie? Że nie było gruntu pod nogami. Popłyniemy jeszcze trochę i jak przyjdziemy gdzieś tam, to wtedy już wracamy, gdzie parkowaliśmy, gdzie przyszliśmy, autem przyjechaliśmy, tam popłyniemy, zaparkujemy statek, potem pójdziemy na lody. Vamos.
już żegnamy się. Piękna, słoneczna niedziela. Ładna pogoda żeglarska. I do następnego razu. Oby jak najszybciej. Jak się podobało? Pięknie było. Pięknie było, kapitanie. Nie umiemy się zabrać. Ojejku. Koniec przygody, jedziemy do domku. Cieszycie się? No, idziemy na lody. A, jeszcze tak, lody obiecane. Cieszysz się, Filipku? Tak. Gdzie idziemy teraz? To najlepsza część podróży.